Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Pitax i witam was ponownie w moim Zagrajmy w Rayman 2 The Great Escape. No i w poprzednim odcinku... spotkaliśmy naszego starego znajomego. Jak się okazało, był nim Clark, który nie wyglądał zbyt dobrze. Były to cierniowe wzgórza, gdzie jeździliśmy na pocisku. Spotkaliśmy naszego starego przyjaciela. Był nim Clark. Widzieliśmy, że on za dobrze się nie czuł, dlatego chciał, abyśmy poszli do niego po życiodajny napój. A znajduje się on oczywiście w moczarach przebudzenia, tak więc musimy się troszeczkę cofnąć w tych poziomach, żeby przejść oczywiście dalej. I miał się on tutaj gdzieś w pobliżu znajdować. I jeżeli pamiętacie jeszcze coś z tego odcinka, kiedy byliśmy w tych moczarach, jeździliśmy na tym wężu wodnym. Jeżeli jeszcze pamiętacie, to odwiedziliśmy tutaj pewnego strażnika, który nie pozwolił nam wejść do jego tam miejsca, ponieważ nie znaliśmy jego nazwy. Teraz właśnie, kiedy spotkaliśmy naszego starego przyjaciela Clarka, powiedział on nam, jak się to dokładnie miejsce nazywa, to znaczy Jaskinia Złych Snów. I teraz według tego powinniśmy bez problemu przejść dalej. Tak, tabliczka znajoma i te gałki oczne. No. Potrafię czytać w twoim myśle, znasz nazwę tego miejsca. Jesteś już gotów, aby wejść do Jaskini Złych Snów. Ale zanim wejdziesz, muszę ci coś powiedzieć. Ukryłem w niej cenny skarb. Możesz go sobie zatrzymać, jeżeli dostrzesz do niego pierwszy. Dam ci fory, ale nie trać czasu. Jeżeli cię złapię, nie będę miał żadnej litości. Okej. Czyli będziemy się jakby z nim ścigać, coś takiego. Okej. Tak oto się to wszystko prezentuje. Wiecie... Nie sądzę, żeby... fiołkami pachniało. W końcu to jest Jaskinia Złych Snów, czyli pewnie są tutaj ukryte najgorsze koszmary wszystkich stworzeń tego świata. Okej, tutaj fragment, gdzie skakamy po takich czaszkach z ogromnymi oczodołami. Okej, teraz fragment, gdzie skaczemy i wspinamy się troszeczkę po kościach. No, widzicie, to miejsce do... Okej. To miejsce do przyjemnych na pewno nie należy, jeżeli mam się upierać, czy tak, czy nie. Okej. Tam trzeba szybciej jednak na te czaszki wskakiwać, bo one po chwili się zatapiają. W tych cierniach. Okej. Tutaj taka łapa wymrzająca się z ciemności. Okej. Też za bardzo nie pamiętam, gdzie w tym miejscu były ukryte jakieś lumpsy, czy też... Czemu się głową odbiłem od tego, od sufitu, gdzie były też za bardzo ukryte lumpsy, czy też te klatki. Ale mam spadek FPS-ów jakiś dziwny. O kurde! Fuck. Nie wiem, czemu mi tak ścina, to prawda. Wcześniej problemu takich nie miałem, no nic. Okej. Co się dzieje z tymi klatkami? Okej, słuchajcie, ludzie, powracamy. Nie wiem do końca, co się stało. W ogóle patrzyłem te opcje tej gry, ponieważ miałem ten cały spadek FPS-ów. I te opcje tej gry naprawdę są bardzo ciekawe. Tam mniej więcej widziałem opcje obrazu, patrzyłem głównie. To widniał tam taki napis rozdzielczość, jednakże tam nie było jakichś wymiarów pokazanych czy coś, tylko po prostu było mała, średnia i wysoka. Tak więc kreatywnie.
Okej, ale z tego co widzę, już te FPS-y mnie aż tak mocno nie dręczą w tej chwili. Ale więc myślę, że powinno być ok. Też te runsy mi się zresetowały, bo mi w ogóle gra się skraszowała, kiedy próbowałem coś zmienić. Bo też jest dziwne, ciekawe. Nie wiem, wszystko co jest dziwne, czy jakoś takie, musi być zawsze ciekawe. Chociaż, mógł się tak na tym zastanowić. Tak, jak się też spinamy po takich tych kościach całych, to warto używać klawisza skoku. Bo wtedy to wszystko szybciej trwa. Niż jakbyśmy mieli trzymać się strzałkę do przodu i się po prostu normalnie wspinać. Okej, ten fragment mam już za sobą. Już takich spadków nie ma. A właśnie, co więcej do tych rąk, to jeżeli one nas złapią, to... oczywiście... O właśnie, kurczę. To jest właśnie to, co się stanie, jak nas złapią. To jest od razu insta-kill. Chyba, że coś można kliknąć, chociaż wątpię. Chyba jesteśmy unieruchomieni na dobre. Okej, te ściany będą się rozsuwać co chwilę. Okej. Więc widzieliście, jak te łapska działają. Tutaj teraz bardzo ciekawy fragment. Prosto nad otchłanią tych całych cierni. Okej, tu mamy jakieś oczy, które strzelają fireballami. Wow, spode mnie nie wychodzi. Okej, jeden padł. Z tego co wiem, to one się chyba będą w nieskończoność pojawiać. Chociaż nie, zabiłem ich, okej. To właściwie chyba taki challenge, bo po ich zniszczeniu odblokujemy tą kulę magiczną. Okej, jest pomarańczowa, ale gdzie jest teraz niebieska? Okej. O, tutaj super looms, jak najbardziej. I te dziwne rzeczy. Więcej tych. Też zapomniałem, jaką one mają nazwę. No, jakąś tam swoją nazwę miał, ale też te nazwy były często mylone przez niektórych. Okej, teraz mam tutaj takie rozwidlenie. Oczywiście tam, jak widzieliście, były te dwa czworokąty. Nie, czworościany. Fuh, co ja gadam. Tam były te czworościany. Teraz tutaj taka ciekawa czaszka. Tak, teraz zamiast te łapska nas instakilować, teraz nam pomagają nagle. Aj, jest! Udało się. Tak, tam były te czworościany dwa kolorowe, do których musimy znaleźć kule magiczne. Tutaj ciekawy fragment. No, myślę, że też nie będzie nic trudnego. Jeżeli oczywiście nie sfejluje tak jak poprzednio. Chociaż, dobra, wtedy miałem jakieś usprawiedliwienie, bo był ten spadek FPS-ów. Okej, niebieska kula zdobyta. Ale nie wiem, czy słyszeliście, on coś mówił o ściganiu nas, że da nam na początku fory. Na razie ani śladu go nie widać, tego całego strażnika, tylko Eiga, bo tak on się nazywa. Okej. Nie jest chyba nic trudnego, tylko jest bardziej taka monotonia zachowana niż cokolwiek. Myślę, że ten level spokojnie mi się uda przejść do końca. Wtedy dopiero skończę odcineczek. Tak myślę, że będzie w porządku. Okej, teraz na sam dół. Uda się? Oczywiście. O Jezu. Też przepraszam was, że tak trochę kiepsko mi idzie z tym wrzucaniem filmów, ale doprawdy czasu jest mało, za mało kompletnie. A ja też mam sporo takich... O.
takich zajętych godzin, że tak powiem, że po prostu ciężko mi w ogóle coś nagrywać, a potem jeszcze to montować i wrzucać. Ale takie zwykłe let's play naprawdę są czasem bardzo odprężające. O nie! O fuck, do lecę? Do lecę, jeszcze się bałem. Ale serio. Po co w ogóle dali te ściany? Chyba, żeby tylko mnie wystraszyć. Skoro ja to mogę spokojnie dolecieć bez jej pomocy. Okej, łapo. Proszę na drugi koniec. Dziękuję. Teraz te czarne ścierwa. No, po prostu chyba wystarczy najlepiej się w tym momencie ich pozbywa, spamując w jednym miejscu pięściami. Wtedy jest taki... Wtedy Rajmy włączy takiego I'm haka i ich wszystkich rozwala. To jest też fajne. Dziękuję. Okej, ale w przeciwieństwie do tamtej kuli, zamiast wracać się z nią, będziemy dalej szli do przodu. Dlatego też tutaj czasem... Myślałem, że to akurat wpadnie tam na czaszkę. No, znowu. Też się właśnie przydaje to, że ta kula do nas wraca, jak gdzieś się źle rzucimy. Teraz nie wrzucamy jej na czaszkę. Teraz po prostu musimy tak przejść. Co się stało? Nie! Co? Co? Jak? Okej, spokojnie. Ale to było dziwne. Rayman powinien to wrzucić. Okej, jeszcze raz. Tu jest w ogóle 0 na 0 klatek, myślałem. Nie. Myślałem, że to jakieś klatki jednak będą. Tak coś... Nie. Tak mi się wydawało. No, co jest nie tak? Co jest nie tak z tą kulą? No dawaj. O. Teraz. Teraz Rayman, proszę cię, rzuć to tam. No! Jak ty rzucasz ścianę i to znika? O co chodzi? Nie wiem. Może tam na tylnej krawędzi spróbuję stanąć. W sensie tu. Teraz rzucę. Nie wiem co się dzieje. Na tych zębach postaram się stanąć. Teraz? Co jest? Czy ja naprawdę muszę tkwić w tym fragmencie? No. Nie wiem o co chodzi. Nie. O Boże. I wiemy, że potrafisz to zrobić, Rayman. No dzięki, ale jakoś mi nikt nie pomaga. Nigdy, kurczę, nie ma nikogo do uratowania świata, jeżeli potrzeba. O. O co chodzi? Ej, nigdy nie miałem takich problemów. Słuchajcie, może po prostu spróbuję... Nie. Tam się chyba nie da normalnie wejść. Czy da? Nie, no nie da się. Tam trzeba to wrzucić przecież. Nie wiem. Czekajcie. Jestem idiotą! Jestem kompletnym idiotą. Ej, ale nie, serio. 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 Are you fucking kidding me? Boże, to ja się 10 minut... Ej, naprawdę. Prawie 10 minut się z tym męczyłem, jak nie 10. Ani nawet powyżej. A tu się okazuje, że... Już nic. Nic nie.
To było żałosne. Jeszcze tyle zdrowia straciłem, nie? Dobra. Ale co nas tutaj czeka? To wielkie starcie właśnie z tym strażnikiem. Nie. Ten odcinek. To, co was właśnie tutaj czeka, to bezpośrednie już starcie z tym strażnikiem. Teraz będziemy musieli zrobić to, gdy spadniemy w dół, pojawimy się na takiej zjeżdżalni, gdzie będziemy musieli przed nim uciekać. Nie wiem, czy słyszycie te dźwięki w tle. Ta czarna czeluść, kurczę. Teraz nagle. Rayman się teleportował. Tutaj kończy się twoja podróż. Okej. Tak więc oto co będziemy musieli zrobić. To dokładnie... O Jezus, tamten Super Rooms. To uciekać przed tym oto Eggiem. I rozwalać przy okazji kolce, które nam się na drodze pojawią. Wiecie, to jest nawet proste, bo tu mamy linię właśnie taką z bandami, tak więc jeżeli spadniemy, to się nic oczywiście nie stanie. Ale gorszym zadaniem jest zebranie tych wszystkich Super Loomsów. To sobie może przejdę tam już osobno. Halo? Co to było? Ej nie, ten odcinek jest jakiś dziwny. Nigdy mi się szczerze nic takiego nie przytrafiło. Gra mi tutaj świruje. I to ostro. O, tamten Super Loops. Nie zauważyłem. A tu będzie jeszcze jeden do zebrania. Gra mi świruje. No, tutaj nawet nie musiałem skakać, wcale klawisza skoku nie przytrzymałem. Ale czerwone lumsy sobie uzupełnią zdrowie. Nie ma sprawy. No i teraz... Może się nie zbuguję. O! Jest okej. Okay. I teraz... Proszę państwa, to jest... Spotkanie jeden na jeden ze strażnikiem tego miejsca. To, co musimy robić, to dostać się do niego za wszelką cenę. On będzie nam w miarę możliwości wysyłał takie czaszki, w które musimy strzelić. Jednakże, jeżeli w nie strzelimy, a on tu będzie, a ta czaszka uderzy w naszą platformę, to obie platformy się nagle zapadną. I spadniemy. Ciernie, tam na dole. Też jeżeli tych czaszek będzie wystarczająco, on już nie będzie więcej nas z nimi strzelał. Okej, teraz uniki. Nie wiem, czy... Nie, teraz nie można nie strzelać. Teraz trzeba iść tam za nim do końca. Oj nie, to było niepotrzebne. O, jak widzicie... O, zapadło się. Też te czaszki po chwili będą spadać, oczywiście. No i to jest tak naprawdę nasz chyba pierwszy boss battle. Okej, okay, teraz unikać tylko jego kuli ognia. Tu na dole są jeszcze czerwone lumsy. Oj, tego nie mogę unikać. Okej, okay, jak tam mam doskoczyć? Aha, już wiem. To będzie taka ogromna odległość do pokonania. Nie! Nie, fuck!
Trochę źle skoczyłem. Przyznaję moją. Okej, tu już myślałem, że się nie złapię. Tutaj się strasznie kontrol przydaje. Czyli to auto namierzanie. No nie. Muszę. Chyba muszę bliżej tą czaszkę puścić do siebie. Tak. Okej. Okej. No dawaj, panie jajko. Ej, właściwie to nie jest jajko, bo to jest eig, a nie egg. Przecież tak fajnie się czyta, jak jajko. Okej. Na krawędzi. Teraz pozwól, że w prawo pójdę. No nie pozwól. No i już uciekaj. Okej. I tak, gdybym miał tamtego poprzedniego Superlumsa ze ślizgawki, to miałbym max i bonusowy poziom. Okej, od razu tutaj na prawo przejdę. Będzie mioto we mnie, jak szatan z kulami. Też trzeba uważać na tych pojedynczych tam stopniach, co przeskakiwałem, bo jak on we mnie trafi, to ja automatycznie spadnę. Okej. Dawaj, 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 dawaj. I zaraz cię mam. Co się stało? Okej, jeszcze raz. Powoli do celu. No dawaj. Halo, co się stało? Ja zaraz spadnę. Aj! Dolecę, dolecę! Jest! Uciekaj! Nie wiem, czy to już jest koniec czasem. Pomimo żadnych obrażeń nie zadaliśmy, oczywiście, jak widzicie. Tak, to jest już koniec, na szczęście. I ten fragment. Tak! Tak! Nie do wiary. To złoto! Pokonałeś mnie. Mój skarb jest twój. Bierz co chcesz. Tak to była ta reklama Prince Polo czy Princesa. Bierz co chcesz. I nie wiem, czy widzicie, ale mamy tutaj element wyboru. Czy chcę skarb, czy skarb nie jest dla mnie. I uwierz lub nie, to jest bardzo banalne, ponieważ gdy weźmiemy skarb, będzie to koniec gry, będzie automatyczny game over i zaczynamy od początku. Natomiast jeżeli weźmiemy skarb, opcję skarb nie jest dla mnie, to oczywiście gramy dalej. A to jest ciekawe, możecie sobie zobaczyć, co się stanie, gdy weźmiecie chcę skarb, tam na pewno na YouTubie jest filmik jakiś, ktoś na pewno to zrobił. Natomiast ja klikam oczywiście skarb nie jest dla mnie, bo chcę przejść dalej tą grę.
się okazuje, że Raman walczył w swojej głowie. Dokonałeś właściwego wyboru, zasłużyłeś na to. Proszę! To jest eliksir życia, strzeż go dobrze. Dzięki. Okej. Tak więc teraz mamy darmowy wstęp do Jaskini Złych Snów. A na razie to by było chyba na tyle. Po następnym odcinku oczywiście wrócimy do Clarka. Damy mu ten eliksir. No i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za oglądanie. Łapujcie, jeżeli... jeżeli to oczywiście lubicie. Bo to jest znak, że to lubicie. Że polubiliście ten odcinek. Dla mnie natomiast będzie to znak, że... żebym nagrywał oczywiście częściej i więcej. Na razie to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie. No i cześć!